Cześć, witajcie. Kilkanaście godzin temu odbyła się światowa premiera modeli z serii Samsung Galaxy S21. Jeden z nich, podstawowy Galaxy S21, jest od kilku godzin w moich rękach i już mogę podzielić się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami. Serdecznie zapraszam. Na początek zacznijmy od tego, co najgorsze. Piękne, smukłe pudełko. Smukłe, bo brak w nim ładowarki, a co gorsze, brak w nim również słuchawek. Bardzo żałuję, bo po pierwsze słuchawki z flagowych zestawów Samsunga były, jak pamiętam, całkiem przyzwoitej jakości, a po drugie Galaxy S21, podobnie zresztą jak poprzednicy, nie dysponuje złączem mini jack. Skazani jesteśmy albo na bezprzewodówki, albo na USB-C. Na pocieszenie Samsung dodaje słuchawki bezprzewodowe gratis, ale tylko w przedsprzedaży, także jeżeli chcecie, to się pospieszcie. Parę słów na temat wyglądu telefonu. Jak widzicie, przypadł mi w udziale chyba najładniejszy z całej serii, fioletowo-złoty S21. To najmniejszy model w całej rodzinie i w zasadzie mógłbym zaryzykować nawet nazwanie go kompaktowym. W mojej dłoni mieści się praktycznie w całości, także jeżeli szukacie flagowca o w miarę rozsądnych, niedużych wymiarach, no to właśnie Galaxy S21 może takim być. Ucieszą się również miłośnicy płaskich wyświetlaczy. Tym razem modele Galaxy S21 i S21 Plus mają płaskie ekrany, bez zaokrąglonych brzegów. A ekrany, co prawda, mają rozdzielczość tylko Full HD, ale umówmy się, że przy tym rozmiarze to w zupełności wystarczy. Mają szybkie odświeżanie do 120 Hz i są niezmiennie bardzo, bardzo dobrej jakości. Oferują świetny obraz, wysoką jasność, pięknie, mocno nasycone kolory. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Seria Galaxy S21 ma oczywiście już na starcie Androida 11 i interfejs Samsunga, firmowy interfejs One UI. To dobrze zrobiona i przemyślana nakładka, a Samsung tym razem nie przesadził z ilością preinstalowanych aplikacji. Smartfon już chwilę po uruchomieniu dostał pierwszą aktualizację, tam drobne poprawki wnoszącą drobne usprawnienia i oczywiście aktualne poprawki zabezpieczeń, datowane na 1 stycznia tego roku. Zastanawiacie się pewnie, czy wersja z Exynosem mocno się nagrzewa. Powiem Wam szczerze, że na razie nie miała chyba ku temu okazji, albo po prostu się nie nagrzewa, bo nie zauważyłem, żeby telefon wydzielał jakieś nadmierne ilości ciepła. Owszem, kiedy instalowałem aplikację, kiedy go konfigurowałem, był nocno włączony, pobierał różne dane i tak dalej, miał mnóstwo roboty, zrobił się tutaj w tym rejonie nieco cieplejszy, ale nie przekroczyło to granic komfortu, także nie przewiduję jakichś większych problemów z wydajnością czy przegrzewaniem się tego urządzenia. Możliwości akumulatora zapowiadają się również całkiem przyzwoicie, bowiem konfigurując, instalując aplikacje itd. nie zauważyłem, by baterii ubywało w jakimś zastraszającym tempie. Całkiem nieźle, ale tego akurat byłem już od samego początku pewien, zapowiada się aparat fotograficzny. Oczywiście o szczegółach opowiem Wam we właściwej recenzji, ale na razie już zrobiłem kilka zdjęć, szczególnie kilka zdjęć nocnych i jestem bardzo pozytywnie nastawiony przynajmniej na początku do tego aparatu. Natomiast wspomnę o pewnej rzeczy, która w tym telefonie mi się nie podoba, mianowicie nie ma gniazda na kartę pamięci tym razem. Taki podstawowy Galaxy S21 kosztuje między 3900 a 4100. Nie jest to zatem telefon najtańszy. No ale przecież mamy do czynienia z flagowcem, więc on nie może być tani. Póki co urządzenie to nie zraziło mnie jeszcze do siebie, a na razie nadrabia, bardzo mocno nadrabia swoim wyglądem. Strasznie mi się to urządzenie podoba. Ten telefon jest po prostu bardzo ładny i zupełnie nie przeszkadza mi to, podkreślam zupełnie, że tył wcale nie jest pokryty szkłem Gorilla Glass Victus jak w pozostałych dwóch modelach Galaxy S21, tylko tworzywem Glastik. To po prostu wygląda znakomicie, wierzcie mi. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za oglądanie i zaprosić na pełną recenzję, która za mniej więcej 2 tygodnie na tym kanale. Do zobaczenia, cześć!